Cześć, z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Dzisiaj tutorial dotyczący hyperlinków, to znaczy jak dodać slajd z hyperlinkami do naszej prezentacji w Nirpodzie na przykład. Najpierw, słuchajcie, trzeba w ogóle utworzyć taki zasób, do którego dodamy jakieś hyperlinki. I teraz jak to zrobić, słuchajcie? Musimy stworzyć albo jakiś dokument w chmurze, albo najlepiej prezentację z jednym slajdem. Za chwilę Wam pokażę. W tym celu musicie być zalogowani na swoje konto na Gmailu. Przypominam, że 9 gwiazdkami przechodzicie na dysk. Jak jesteście na dysku, to słuchajcie, naciskamy sobie prezentację Google. W tym momencie otworzy nam się szablon z możliwością tworzenia slajdów w prezentacji. Tak naprawdę nam wystarczy jeden. Powiedzmy, że chcemy przygotować dla uczniów jeden slajd, w którym będą mieć przekierowania na przykład do 3 różnych zasobów, które mogą sobie dodatkowo poćwiczyć. Albo na przykład będą to przekierowania do kolejnych lekcji w Nirpodzie, tak też może być, które wówczas już nie udostępniane są w trybie w czasie rzeczywistym, ale na przykład jako zadanie domowe z podanym kodem. Ja na razie w tym tutorialu skupię się na zrobieniu takich przycisków, które będą przekierowywały uczniów do jakichś stron. Jak to zrobić? Słuchajcie, najprościej to wstawić na tym slajdzie na przykład takie kształty, takie prostokąciki. Wybieram tutaj kształty, takie zaokrąglone prostokąciki. O, to będzie pierwszy. No i teraz zrobię po prostu Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Powiedzmy, że chcę 3, żebyście zobaczyli, czy to w ogóle będzie działało. O, bardzo proszę. 3. Czasem jest tak po prostu, że mamy uczniów takich nadaktywnych, takich, którzy szybko się nudzą, szybko zrobią to, co mają zrobić i chcieliby coś więcej. I to jest teraz takie fajne rozwiązanie, ponieważ możemy ich tutaj przekierować tymi przyciskami do jakichś dodatkowych zadań. Oczywiście na tym slajdzie możemy też zrobić opis, co mają zrobić klikając właśnie w ten przycisk, co mają zrobić klikając w ten przycisk, a co mają zrobić klikając trzeci przycisk. To wszystko tutaj zależy od naszej inwencji. Ja sobie zmienię jeszcze, słuchajcie, kolory. To będzie pomarańczowy, to będzie czerwony, a to niech będzie taka fuksja. Dobra. No i słuchajcie, tutaj wstawię jakiś tekst, żeby było wiadomo, co tu jest. Wstaw pole tekstowe. Dobra, to się takie duże pole tekstowe robi. Ja tutaj wpiszę, że to będzie jakiś film, na przykład do obejrzenia, tak? Zaraz tutaj podlinkuję jakiś film, powiększę i przesuwam na środeczek. Dobra, tutaj wstawiam kolejne pole tekstowe i tu powiedzmy, że będzie link do jakiejś aktywności w WordWall. Także mają sobie na przykład poćwiczyć budowę zdania albo jeszcze słówka poćwiczyć i na przykład przepisać do zeszytu nowe albo zdania przepisać do zeszytu. No, co tam wymyślimy? No i jeszcze jedno pole tekstowe tutaj dodam. Powiedzmy, że tutaj będzie zalinkowane koło fortuny, które również będzie na przykład zawierało słówka i uczniowie mogą mają na przykład wylosować 5 słówek, przetłumaczyć, ułożyć zdania, albo na przykład dopasować, dopisać synonimy. To już wszystko od nas zależy, co tam będzie. Być może będą działania matematyczne, na przykład mają też przypisać do zeszytu i potem w Draw It na przykład nam to zrobić zrzut ekranu, który zamieszczą zrobionego zadania, więc w różny sposób tutaj można zadziałać. Pamiętajcie, że w aplikacji Draw It, ale też w Collaborate Board, czyli w tablicy współpracy na Nirpodzie, uczniowie mogą dodawać też swoje zdjęcia, więc jak najbardziej zrzuty ekranu, obojętnie czy pracują na urządzeniu mobilnym, czy na laptopie, są jak najbardziej mile widziane.
No i słuchajcie, jeżeli ja już to mam, to teraz muszę w te prostokąciki dodać te hyperlinki. Hyper, hyper. Ja już będę mówiła spolszczonym angielskim, czyli hyperlinki. I jak to robię? Wstaw i zobaczcie, że tu na dole jest link. I tu trzeba wrzucić link. Teraz muszę się zastanowić nad jakimś filmem. Wrzucę tutaj słowa mają moc, tak pozytywnie. Spot kręcony przez tutaj moich uczniów z projektu Słowa krzywdzą. Zaraz tu się odpali. Ja wezmę sobie, pobiorę stąd link, kopiuj. Kopiuj i wrzucam tutaj. Ctrl V. Jest. Klikam i działa, przekierowuję. No dobrze, to teraz idę na czerwone. No i tutaj bym chciała dodać coś z World Walla. Ale słuchajcie, nie mam teraz przygotowanego żadnego ćwiczenia, więc po prostu, słuchajcie, wrzucę tam link do World Walla, dobra? Bo to jest teraz tylko poglądowo. Czyli jeszcze raz, wstaw, link, ale normalnie mogłabym tu wstawić jakiś link do ćwiczenia. Zobaczcie, że się wstawił. Działa, działa. No i jeszcze to koło fortuny. Will... Być może nie znacie tego, picker wheel, przekieruję tutaj picker wheel. To może też przy okazji będzie coś dla Was nowego. Picker wheel. Wstaw, link, ctrl V. I wstawiam. I jest. I klikam i przekierowywuję. No tutaj, tak jak też mówię, nic czego nie mam zrobionego. Dobra. To one wszystkie już są tutaj podlinkowane. Linki są sprawdzone, przekierowywują na inne strony. No to teraz sprawdzę sobie, czy to jeszcze działa jako prezentacja. Tak, zobaczcie, słowa mają moc. Zobaczymy, czy World Wall działa. Tak, zawsze, słuchajcie, warto zanim zaczniemy działać, po prostu sobie to wszystko posprawdzać. I koło fortuny oczywiście działa. Dobra, ale teraz ja muszę to jakoś umieścić w Nearpodzie, na przykład w mojej przygotowanej lekcji. W poprzednich tutorialach pokazywałam, jak Drawit łączyć z Canvą i mam tutaj taką lekcję pod tytułem aktywności Drawit. Ja ją zedytuję i tutaj spróbuję dodać jako zasób zewnętrzny, czyli web content, stworzony ten slajd. Tylko jak to teraz zrobić, żeby on się nie wyświetlał w takiej wersji do edycji, tylko od razu w tej wersji prezentacji. Już Wam pokazuję. Udostępnij. Aha, muszę dodać hyperlinki, tytuł. Dobrze, nadałam hyperlinki i teraz chcę tutaj zmienić, żeby każda osoba mająca link mogła przeglądać. Jest. Robię gotowe. Jeszcze raz pobieram ten link, kopiuj link i teraz uwaga, idę sobie na inną przeglądarkę i słuchajcie, spróbuję tutaj ten link skopiować. I zobaczcie, jak ja go kopiuję, to mi się otwiera w takiej wersji, w jakiej ja nie chcę. Ale co my możemy zrobić? Usuwamy to, co jest na końcu tego linku, aż do slasha. I wpisujemy tutaj, słuchajcie, preview po angielsku. Po prostu preview. I teraz to kopiujemy. Ctrl-C. Usunę, zamknę, otworzę i patrzcie. Ctrl-V. Otwiera się w wersji takiej prezentacyjnej. Czyli, słuchajcie, trzeba zapamiętać, że usuwacie to, co było przy slashu. Tam jest z reguły edit, sharing, coś takiego. Sharing, edit. Wy to usuwacie do tego slasha i wpisujecie preview po angielsku. Preview. To się potem oczywiście zamieni, tak jak tu u mnie widzicie, ale to nie ma znaczenia. Wy wpisujecie samo preview. No dobra, to wracam do mojej lekcji w Nearpodzie i dodaję plusikiem content. Tym razem dodaję web content, czyli link dodam do slajdu, gdzie go wstawiam właśnie tutaj w to szare miejsce. Zobaczcie, na końcu jest to wpisane preview i naciskam save. I w tym momencie utworzył mi się slajd z zasobami, a ten zasób to jest slajd z prezentacji, która zawiera właśnie
hyperlinki, czyli przekierowania do innych stron. No mogę to podejrzeć, słuchajcie, to podejrzę i pokażę Wam. Robię podgląd taki, jakby uczniowie widzieli. I jest pięknie, uczniowie mogą w trakcie po prostu nacisnąć i będzie przekierowanie. Zastanawiam, zaraz sobie to odpalimy, student preview, bo się po prostu zastanawiam, zrobię save i exit, jeszcze to odpalę, słuchajcie, w takim podglądzie. Poczekamy trochę, no coś mi tutaj, to działało, dobra. Przeskakuje. No trochę długo się ładuje. Coś teraz mi z internetem nie działa, w związku z tym coś szwankuje, nie chciało przejść. No dobra, ale zobaczymy. Miałam nadzieję, że się załaduje. Sprawdzę jeszcze raz ten link tutaj wstawiając Ctrl V, czy działał. No patrzcie, nie działa, ale to chyba nie działa dlatego, że właśnie coś mam z internetem. Dobra, muszę cierpliwie poczekać. Dobra. Czasem tak się po prostu zdarza. Jeszcze raz. Za dużo mam rzeczy po prostu. O, jest. Dobra. Jest. Trzeba po prostu tak najechać, żeby była łapka, słuchajcie. Już oczywiście się zestresowałam. O, jest łapka i jest, dobra. Czyli wszystko działa, w Nearpodzie też powinno działać. Ale w Nearpodzie mi się jeszcze ładuje. Spróbuję odświeżyć i sprawdzimy na podglądzie. Dobra, jest. Muszę nacisnąć jeszcze raz edit. Przynajmniej teraz widzicie, jak też to działa. Pamiętajcie, że ja nie tworzyłam lekcji od nowa, tylko tworzyłam aktywności Drawit. No i tak to wyszło. Dobra, robimy podgląd ucznia. I sprawdzamy, czy teraz zadziała. I znowu zobaczcie, o jest, pokazuje mi się łapka. Więc to też trzeba, wydaje mi się, że trzeba też uczniów, słuchajcie, uwrażliwić, że muszą tak przejechać, żeby znaleźć po prostu łapkę, widzicie? Jak łapka się pokaże, to wtedy przychodzi do linku, żeby się też od razu nie zdenerwować, tak jak ja się zdenerwowałam, znaczy zdenerwowałam, zestresowałam trochę, że to nie działa. No i dobra, działa, naciskamy save i exit. Być może mi teraz jeszcze nie zaskoczy, ale w normalnym trybie powinno się zapisać. Mam nadzieję, że ta opcja urozmaici Wasze zajęcia i też także będzie taką odpowiedzią na to, jak zamieszczać dodatkowe aktywności na przykład dla uczniów chętnych albo na przykład robić dla nich jakieś wyzwania, bo myślę, że to też można świetnie do tego wykorzystać. Zapraszam Was oczywiście do grupy Nearpod Polska na Facebooku. Oczywiście śledźcie fanpage również pani Flobo. I do usłyszenia.